Tekst manny na 28 czerwca. Nie uważaj się sam za mądrego, ale się bój Pana, a odstąp od złego. Przypowieści Salomonowe rozdział 3 werset 7. Komentarz parauzyjny. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla dziecka Bożego niż zarozumiałość. Ona blokuje drogę do prawdziwego postępu i reformy serca. Przeszkadza prawdziwej użyteczności dla drugich, a szczególnie użyteczności w służbie Bożej, gdyż jego słowo oświadcza, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zamiast pewności siebie, mądrość nakazuje nieufność wobec siebie, pamiętanie o swoich słabościach i niedoskonałościach oraz odpowiednio większą cześć dla Boga i poleganie na nim, co bardziej niż cokolwiek innego wzmocni i uzdolni nas do zerwania ze złem naszego upadłego stanu. Reprint numer 2060 Komentarz Epifaniczny: Uznawanie siebie za mądrego oznacza samozadowolenie i samowystarczalność co do własnej wiedzy. Jednostki z takim nastawieniem nie pozwalają się pouczyć i z pewnością odpadną od prawdy, jeśli nie naprawią swojego postępowania. Jeśli pragną być uleczone z tej wady, niech nauczą się dawać Bogu pierwszeństwo w swoim sercu, przez co będą w stanie zerwać z nieprawością, a to przez praktykowanie dobra, Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Piąta Mojżeszowa rozdział 9 werset 7 Pamiętaj, a nie zapominaj, żeś do gniewu pobudzał Pana, Boga Twego, na puszczy, od onego dnia, jakoś wyszedł z ziemi egipskiej, a żeście przyszli na to miejsce, odpornymiście byli Panu. Rozdział 15 werset 5 tylko żebyś słuchając posłuszny był głosowi Pana, Boga Twego, abyś strzegł i czynił każde przykazanie to, które ja przykazuję Tobie dzisiaj. Psalm 131, wersety 1 i 2, pieśni stopni Dawidowa. Panie, nie wniosło się serce moje, ani się wniosły oczy moje, ani mnie się kusił o rzeczy wielkie, albo wyższe nad to. Niż mi należy. I zanim nie położył i nie uspokoił duszy mojej, jako dziecię odstawione od matki swej. Odstawionemu dziecięciu była podobna we mnie dusza moja. Przy powieści Salomonowe, rozdział 10 werset 8. Mądre serce przyjmuje przykazanie, ale głupi od warg swoich upadnie. To rozdział 22, werset czwarty. Pokory i bojaźni pańskiej nagrodą jest bogactwo, i sława i żywot. Rozdział trzydziesty werset trzydziesty drugi Jeśliś głupio uczynił, gdyś się wynosił, albo jeśliś źle myślił, połóżże rękę na usta. Rzymian rozdział dwunasty werset szesnasty Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc. Ale się do niskich nakłaniając. Pierwszy Koryntów rozdział trzeci, werset osiemnasty. Niechajże nikt samego siebie nie zwodzi, jeździ się kto sobie zda być mądrym między wami na tym świecie, niech się stanie głupim, aby się stał mądrym. Piąta Mojżeszowa rozdział dziesiąty, werset dwunasty. A teraz, Izraelu. Czegoż Pan, Bóg Twój, żąda od Ciebie: Jedno, abyś się bał Pana, Boga Twego, a chodził we wszystkich drogach Jego, abyś Go miłował i służył Panu, Bogu Twemu, ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej. Jozłego rozdział 24, werset 14. Przetoż teraz zbójcie się Pana, a służcie Mu w doskonałości i w prawdzie. A znieście bogi, którym służyli ojcowie wasi za rzeką, i w Egipcie, a służcie Panu. Pierwsza Samuelowa rozdział 12, werset 24. Jedno się bójcie Pana, a służcie mu wprawdzie ze wszystkiego serca waszego, a to upatrujcie, jako wielmożnie poczynał z wami. Hioba rozdział 28, werset 28. Ale człowiekowi rzekł, Oto bojaźnie pańska jest mądrością, a warować się złego jest rozumem. Rozdział 37, werset 23: Przetoż boją się go ludzie. Nie ma względu na żadnego, by też był i najmędrszy. Psalm 25, wersety od 12 do 14: Jest, że człowiek, co się boi Pana, nauczy go drogi, którą by miał obrać. Dusza Jego w dobrem przemieszkiwać będzie, a nasienie Jego odziedziczy Ziemię. Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Psalm 103 Wersety 11, 13 i 17 Albowiem jako są niebiosa wysokie nad Ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie Jego nad tymi, którzy się go boją. Jako malitość ojciec nad dziadkami, tak malitość Pan nad tymi, którzy się go boją, ale miłosierdzie pańskie od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość Jego nad synami i synów. Pieśni 44, 130, 13, 95, 125, 136, 145. Wiersze Brzasku, 73, pozwólmy jedynie. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5186. Pytania, jakimi były w tym tygodniu doświadczenia, mające związek z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich rezultat? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.